choć ma 40 lat. Stary mój też ją poszalał, to samo czuł mój starszy brat. Ale mój to jest to, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go. Zmienił moje życie. Jak masz na imię? Mariusz. Przedstaw załogę. Czekaj, bo sprzęgło mi się uciekło. No? Moje słońce z tyłu tej siedzi Asia i mniejszy spociek, mniejsza spociek Stasiu. Dobrze, i Stasiu. Ile masz lat, Stasiu? 3,5 mówi, dobrze. Już nie możemy długo zatrzymywać. Tak jest, motocykl MZ Jaskółka. Słuchajcie, były też nazwy Jaskółka. Ale fajnie, że każdy nam się przedstawia, bo my się lepiej poznajemy, tylko nie zapytałem, skąd oni są? Z Olsztyna. Olsztyna. Klub Rotor Olsztyn. Słuchajcie, zawieszenie jest nietypowe, bo tak zwany wahacz pchany. Lubił kocie łby. Przecież kiedyś nie było asfaltów, tylko kocie łby. Brawo, celnie. Brawo. Zobaczcie, mięciutko. MZ-ki były tak kochanym motocyklem i poszukiwanym, że do tej pory są. Niezawodne. Zadowoleni, zadowoleni zawodnicy. Teraz będą... My też. Ural, bardzo serdecznie witamy. Kto siedzi w koszu? Bartek. Bartek, ile lat? 16. Wyglądasz mi na dżentelmena. 16. 16. Kto będzie tutaj dowodził? Kto jest jeźdźcem? Ja, Grzegorz. Grzesiu, z którego roku ten motocykl? 90. Słuchajcie, 90. jest to do tej pory produkowany motocykl. A i skąd jesteś? Na jestem Uralu. Stoku. Z Urala przyjechali. Z Białego? Stoku. Trzy techniki wersji tak zwanej górno-zaworowej. Z napędem na wał, nie na łańcuch. Zawodnik siedzi po rosyjsku, tak zwanej skoliaska, to kosz. Z
Słuchajcie, do tej pory jeździ się po tamtych drogach. Lubi terenową jazdę, nie szybką, ale terenową. Teraz mamy, słuchajcie, ósemkę na kosz. W lewo, w prawą stronę jest trudniej, bo się unosi kosz. Nie każdy zawodnik umie jeździć z koszem do góry. Ale to też sztuka jazdy. To ale tu się nie unosi. No nie, bo jedzie za wolno. Szybciej prosimy zawodnika. Niech jedzie, niech jedzie, aby był zadowolony z siebie. I cylinder do... Słuchajcie, o, dobrze. I trafiamy na kładkę. Bardzo trochę. Koło w górze, to było piękne. To było bardzo... Brawo. Bardzo efektowne. Brawo dla Białego Stoku. Białystok, no. Brawo, Białystok. Oni oglądają, to nie mierzysz czas. Dzisiaj nie startujesz, przykro ci? Czy jako organizator czujesz się też dobrze? No ja tu cały czas jestem sercem, to jest moje życie, uwielbiam to, kocham to, dlatego cieszę się, że inni ludzie się bawią tak dobrze, jak ja się bawię. Ty w roli gospodarza też czujesz się fajnie. No oczywiście, oczywiście. A wiesz, że im się rynek podoba, Płock? No bo Płock jest pięknym miastem, przecież sam wiesz, jesteśmy stąd, czyli ja nie znam piękniejszego miasta. I dlatego fajnie, że sprowadziłeś tutaj bardzo fajnych ludzi, zaprosiliście i oni skorzystali z tego. Dziękuję, Piotrek. Baw się dalej. Sędzia startu i mety, Piotrek. Oni rosną na kolejnych, proszę Państwa, wielkich fanów z lotów motocyklowych. O tym motocyklu, słuchaj. Bardzo pięknie i fajnie to, można powiedzieć, jest odrestaurowane, bo nie ulega wątpliwości, że wymaga to wielu, albo bardzo wielu godzin pracy. Motocykl z armii, można powiedzieć, rosyjskiej, radzieckiej, bo Rosja jest teraz. Motocykl jest z napędem na kosz. Silnik od niemieckiego motocykla BMW, to znaczy jest to, można powiedzieć, hybryda, zmontowany po to, żeby był sprawny i żeby jeździł niezawodnie po polskich drogach i dojechał do celu. Motocyklem z koszem bardzo łatwo się kieruje, ale najtrudniej w prawą stronę, bo kosz się unosi, jak teraz zauważymy. Po prostu motocykl jest ciężki. Uwaga. Spokojnie, ale pewnie, zaliczone. Teraz trafić na tą kładkę to jest trudno. Brawo, zobaczcie, jacy pasażerowie zadowoleni. Brawo, między kołami. O, świetnie. Uwaga, telefony komórkowe, kamery i uwaga, podjeżdża do nas coś, co będzie wymagało większego tłumaczenia. Tutaj, proszę Państwa, jest wszystko prawie w oryginale i te oryginalne części są z roku? 70. Ta linka się do czegoś przydaje, ta skrzynka się do czegoś przydaje, na piwko. Na narzędzia. Na dokumenty. Na dokumenty. Masz na imię? Siemiątek. Odprawy. Słuchaj, celne. Nie będziesz zmieniał tutaj naprawdę motocyklu nic. Ani upiększał, ani tapicerki. To, co jest w tej chwili, to ci się bardzo podoba? Bardzo. Jedziemy. No i teraz... Słuchajcie, teraz, motocykl teraz... z koszem. Teraz widzę, zawodnik jest bardzo wprawny w jeździe. To już... Po pierwszych metrach. Wojtek, a zobacz co on ma z tyłu, hak holowniczy. Jak tak w samochodzie. Jest. A to ciekawostka, to jest ciekawostka, bo ten motocykl ma napęd na kosz. Napęd na kosz i do tego MW. W sumie to jest taka produkcja, kiedy te motocykle robiono, że każdy Rosjanin, który składał ten motocykl, musiał wybić na części znaczek i wiadomo, kto ten motocykl składał. Jeżeli on się popsuł, ta osoba odpowiadała fabryce za złożenie motocykla. Bo to były czasy, kiedy nas po prostu brat Stalin pilnował i nadzorował wszystko. Piękne hamowanie, kosz w burze. No i ten zakręt, tutaj co mówiłeś, że kosz podchodzi na górę. Najtrudniejszy dach. Jeżeli musimy tu skręcić, bo oni skręcają w prawą, kosz podchodzi do góry. No i tutaj mamy trochę emocji, Wojtek, nie spodziewałem się. Skąd jesteś, jak masz na imię? Kaleń z Wiesiek. Jak? Kaleń, miejscowość Wiesiek mam na imię. Kaleń, miejscowość Wiesiek ma na imię, a Kaleń gdzie jest? 30 km stąd. Dziękuję bardzo. I... Start! Czas zmierzony. Słuchajcie, ma zabytkową rejestrację. WBS, żółta rejestracja, upoważnia go do jeżdżenia obiektem zabytkowym po drogach publicznych. Jest to motocykl prawnie strzeżony, podparcie nogą. Ale to jest motocykl ciężki, wojskowy. DKW NZ350. 39. Ile to ma lat? Słuchajcie, ja nawet nie wiem. Ten DKW 30 nie zapytałem, ale... 70? No właśnie, tam pięknie odnowiony. Tu natomiast, ale jak ostrożnie jedzie. Widać, że motocykl by poradził, szybciej pojechał, ale nie każdy z jeździców
ma taką wprawę, no trzeba to powiedzieć. Bo to dla nich jest zabawa, Wojtek. Tu nie każdy chce być mistrzem świata. Walczą, proszę, nie, ale walczą o najlepsze punkty. Tak jest. Słuchajcie, motocykl używany przez Wehrmacht, w barwach Wehrmachtu i między kołami zatrzymanie, to znaczy, że hamulce są sprawne. Dziękujemy serdecznie. Michał. I Piotrek. Spod Białego Stoku, na kołach. Dzwonik. Na własnych kołach przyjechali. Synowie Kaska, pana Kaska. Synowie pana Kaska. Michał i Piotr. No i teraz pamiętamy przelot. M72. Tak, przelot pamiętamy ojca. Tak. Patrzę, czy chłopaki, ojciec podgląda. Chłopaki trochę szybciej, będzie lepiej. Tylko troszkę szybciej. Tylko kosz do góry za chwilę. Ale muszę wam powiedzieć, że ojciec w formie, niełatwo będzie go pokonać. Ojciec więcej kilometrów natrzaskał. Piotr i M72, radziecki motocykl z lat 50. No i pierwszy raz zapytam o czas. Między kołami? Bardzo już dobrze. Już dużo. Proszę lepsi, państwa, brawo. Brawo. Piona. Panie Kazimierzu! Synowie górą! Synowie górą o sekundę! Proszę państwa, z Moniek, skąd? Z Moniek! No właśnie, spod Białego Stoku, z Moniek. Ciekawa, na imię pani ma? Jeszcze raz? Imię? Katarzyna. Pani Kasia jest żoną pana Kazimierza, który przed chwilą, i to było fantastyczne, który tutaj przed chwilą przywiózł ze sobą, albo sami przyjechali, bo to dorośli faceci. Synowie, którzy pokonali swoich rodziców na trasie sprawnościowej o jedną sekundę. Ja zapytam, jak pani sobie daje radę z tym hobby? Czy to jest dla pani trudne, łatwe, czy momentami się pani tym denerwuje? Bo wiesz, w domu mąż i dwóch przystojnych synów zajmuje się tymi zabytkami. Jeszcze została w domu jeszcze 12-letnia córeczka, która też ma ciągoty motocyklowe i to jest po prostu rewelacyjne. A pani w tym uczestniczy w jaki sposób? Nie było rewelacyjne, przepraszam bardzo. Walczyłam, ale w tej chwili jest okej. Okay. Bardzo się cieszę, jeżeli mówimy o lotach. Od ilu lat jeździcie? No, to znaczy, jeżeli chodzi o kasztelan, ale jeździmy też na inne, na Rotor Ride, no i tak ogólnie. W tamtym roku byliśmy 2 tygodnie na Rumunii motocyklem. Tym motocyklem? Tak, tym motocyklem. Właśnie tutaj widać. Tutaj, no to... Ale ty dobrze jeździsz, ten motocykl nie stoi i nie jest raz... W zeszłym sezonie było 7 tysięcy, a sam wyjazd na Rumunię to było 3 tysiące kilometrów od domu do domu. Czego wam życzyć? Szczęścia i zdrowia. Tego będziemy życzyli i tej pasji wielkiej. Tak. Nie potrzeba lekarza, psychoanalityka, psychologa. Wypoczywacie, odprężacie się w weekend najlepiej na motocyklu. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do synów. Jeżeli można, to tak. Gratulacje ode mnie. Dziękujemy. Piotrek, miło mi. Gratulacje. Pokonaliście rodziców. A skąd ta pasja? Banalne pytanie, bo podejrzewam, że właśnie od rodziców. No na pewno. Tato był czas, że przestał jeździć przez mamę, a później wyciągnął M-kę właśnie. Jak przestał jeździć? Powiedz, żebyśmy już tam, oni nie słyszeli. Były kłótnie, problemy. Znaczy, wie pan, mnie pewnie jeszcze wtedy nie było, nie? Motocykl jest w rękach ojca jeszcze jak był za kawalerki. Jeszcze nie znał mamy i już posuwał tym motocyklem, także... Dobrze, ale później już coś się wydarzyło, że jednak zaczęliście jeździć razem z tatą. Najpierw w koszu, a potem na własnym motocyklu. No, na to wychodzi. Dokładnie, tak. Dokładnie. Co wam się w tym najbardziej podoba? Jesteście młodzi ludzie, rzadko taka pasja u młodych ludzi? No, może nie rzadko, ale bardziej rzadko, jeżeli chodzi o zabytki, tak? A zabytki, no jednak ten pan w nas to zaszczepił. Jakoś tak. Bardzo, że coś powiem. Na pierwszy rajd Rotor w Olsztynie musiałem ich mocno namawiać, żeby przyjechali. A na następny tutaj do Płocka powiedzieli, że już jadą. Na swoim motocyklu? No, na moim. Na naszym motocyklu. Rozumiem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Kasiu. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. No i pozdrawiam żonę. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Organizator rajdu. Paweł Ciećwiusz. Panie Pawle, ponad 100 motocykli. Widzimy, co tu robią, widzimy, jak się bawią. Rzadko na polskim rynku. No, wspaniała jest impreza, tym bardziej w tym roku, kiedy... I klimat widać fajny. Kiedy pan prezydent objął tą imprezę honorowym patronatem i trzecia edycja rajdu odbywa się właśnie tutaj. Start rajdu, pokazowa Gymkhana, sprawnościowa jazda. Dalej ruszamy w trasę.
wspaniałe punkty, zadania czekają uczestników. To jest dopiero początek imprezy. Dopiero początek. Do kiedy to potrwa? Do późnego wieczora. Co jeszcze dzisiaj robicie? Zjeżdżacie z starego rynku? To jest tajemnica, nie możemy zdradzić jeszcze, co organizatorzy będziecie się bawić i będziecie jeszcze. Natomiast będzie mnóstwo konkurencji, zarówno turystycznych, sportowych, jak i wiedzowych. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie, a przy okazji będzie możliwość wykorzystania tych zabytkowych maszyn. Ja widzę, że zabytkowy zlot motocykli zabytkowych na starym rynku w Płocku, to nie jest tylko tak, zjeżdżamy, posiedzimy sobie, pogadamy, wypijemy sobie piwko, wypijemy sobie wodę mineralną, gazowaną, bo się, no i wracamy. Tu jest o wiele więcej, to jest czas wypełniony. Chodzi o to, żeby pokazać, że te motocykle, że te maszyny dalej funkcjonują, pokazać ludziom, że da się jeszcze na tym jeździć, a też i pokazać kawałek historii, kultury, tradycji motoryzacyjnych Polski i myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Uczyć też przede wszystkim młode pokolenie. Widzimy, gdzie mnóstwo załóg przyjeżdża z dziećmi. To są rodzinne imprezy. Chcemy pokazać, że to nie jest impreza dla długowłosych ludzi w skórach, którzy wystraszają przechodniów, tylko to jest rodzinna impreza dla całych rodzin z dziećmi, gdzie można fantastycznie spędzić weekend. Tak, i to my cały czas podkreślamy. A stary rynek, wiesz, że stary rynek im się podoba? Bo tu są uczestnicy z wielu miast Polski, to z różnych bardzo rejonów. To też jest dobra promocja dla miasta. Pokazanie tutaj płockiej starówki, przejazd ulicami miasta Płocka, to też jest duża, myślę, promocja dla miasta. I myślę, że ta impreza będzie kultywowana właśnie w takim kształcie. To jest pierwszy raz, tak jak mówię, w tym roku, kiedy jesteśmy na starym rynku i myślę, że nie ostatni. Czyli mimo, że przygotowania, mimo, że od rana dzisiaj tutaj jesteście, przygotowaliście cały teren bardzo bezpiecznie, bo biała taśma, biało-czerwona taśma, nie żałujesz tego momentu, że ani akurat w tym momencie kosztowało ciebie i organizatorów o tyle pracy. W ogóle kto to organizuje z ramienia? Jesteśmy stowarzyszeniem. Towarzystwo Motocykli Dawnych Weteran Płock, tak jak kolega tutaj wcześniej z nas zaprezentował, jest stowarzyszeniem miłośników dawnej motoryzacji. Gdzie was można spotkać? 10 już członków liczące. Prosimy o kontakt na stronie internetowej. Mamy wszystkie dane. Moto Weteran Płock. Tam można się dowiedzieć, jak nas spotkać, gdzie nas znaleźć, są numery kontaktowe, są e-maile. Każdy może do was się zgłosić? Się zgłosić. Miłośnik, fantasta zabytkowej motoryzacji. Zlot trwa, konkurencje też. Żółwik, na szczęście, wszystkiego dobrego. Zdychów, jesteś na CZ-ce, bardzo cię proszę. Dlaczego CZ-ka? Przecież są Iże, są Junaki, są dekawki, BMW. Kiedyś, dawno temu, kupiłem taki motocykl w latach 80. za moje, no powiedzmy, pierwsze uczciwe zarobione pieniądze. Później była, jest do dzisiaj, mam jeszcze motocykl japoński do codziennej jazdy. No i tak odnowiłem 6 lat temu, znalazłem taką CZ-kę w niezłym stanie, podremontowałem i do dziś ją mam. Taki sentyment. A przedstaw się, jak masz na imię? Mateusz. Mateusz z tych i zloty. Co dają ci zloty w ogóle motocykli starych? No wiesz co, wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera, oderwanie się od codziennego życia takiego monotonnego. Każdemu polecałbyś kupienie takiego zabytku pięknego i pojawienie się na zlotach, że to odpręża? No jeżeli, mnie też, bo nie mam motocykla. Nie masz. Słuchaj, jeżeli masz tylko na to ochotę, naprawdę jeszcze można znaleźć motocykle, które są w całkiem niezłym stanie. Kupić, podremontować, trzymać się lata. Zawsze można pokazać komuś coś, że coś takiego miałem, coś takiego jeździło. Kawał historii. Dziękuję ci serdecznie. Wszystkiego dobrego. Na razie. I to były Tychy, proszę państwa. Pewnie cię nie poznają. Rozmawialiśmy jako organizatorem. Bardziej przebrać. Tak. Jaki to jest mundur? Mundur Wojska Polskiego. Wojska Polskiego z lat? Z lat, późnych lat 40. Motocykl jest z 47 roku. Dziękuję. Powiedz mi, kto siedzi w koszu? Moje córki. Imię? Michalina, 4 lata i Maria, 9 lat. Powodzenia, trzymajcie się. Michalina i Maria. Nikt by nie uwierzył. Harley Davidson. Tak. Jak masz na imię? Paweł. Paweł, Harley Davidson. Jak przyjedzie, to pokażemy ten motocykl, dobrze? Bo startujesz teraz. Tak, startuję. Z którego roku to jest Harley? 44. Wszystkiego dobrego, na razie. Powodzenia. Słuchajcie, armia z Olsztyna, jak macie na imiona? Elvis i Marta. I Marta, Elvis. Jaki to jest motocykl, z jakiego roku? M72.
Ale powiedz, podoba ci się Płocki Stary Rynek? O, jest super. Nie, no nie, bo organizacja jest naprawdę świetna. Chłopaki się uwijają. Staróweczka piękna, lody pyszne, dziewczyny śliczne. Czego więcej potrzeba? Ale no poważnie, no dobrze. I chciałbym tylko podkreślić i powiedzieć tak. Zloty, stare motocykle. Co jest w tym pięknego? Piękne są dziewczyny. Co jest w tym pięknego? Zloty, stare motocykle. On powiedział, że dziewczyny. A ty powiesz, co jest w tym pięknego? Zloty starych motocykli, na przykład w Płocku. Co tu jest takie fajne? Co jest fajnego? To, że ogólnie jechaliśmy na przykład z Olsztyna 10 godzin z dzieciakami i ogólnie to jest piękne po prostu. Tym motocyklem? Tym motocyklem. Tym motocyklem jechaliśmy? 10 godzin, jechaliśmy wczoraj z Olsztyna, także mistrzostwo świata, wiem, zawsze ostatni. Wiem, o co chodzi, wszystkiego dobrego. No na razie, dzięki serdecznie. Harley Davidson. Pokazujemy coś, co w tym motocyklu jest bardzo wyjątkowe. Co tu jest wyjątkowego? Każdy Harley ma duszę. Każdy Harley ma duszę, ale on ma coś bardzo nietypowego. Nie wiem, czy sprzęgło ma... Sprzęgło w nodze. Sprzęgło ma w nodze. Tu jest sprzęgło w nodze. Z tamtej strony jest sprzęgło. I Harley Davidson, z którego on jest roku? 44. Nie zamienisz się na żadnego BMW, dekawkę na Iża? Nie. Harley jest Harley. Czyli legenda wolności. Legenda wolności. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz tylko przypomnij, skąd jesteś? Mała wieś. I masz na imię? Paweł. Dzięki, mała wieś pod Płocka? Te jeepy są też moje. I te jeepy też twoje. Gdzie, na stronie stronie internetowej jesteś? No, chyba nie. To wszystkiego dobrego. Mała wieś, tam możemy cię odwiedzić. Dzięki za ten fajny Harley Davidson. Słuchajcie, brakuje nam zawodników do startu. W dłoniach masz ten oczywiście Stop and Go. Zabytkowa, oryginalna. Piotrek, działo tu się bardzo dużo, jeszcze będzie działo, bo podjeżdżają dalsi uczestnicy. Proszę bardzo, Wiktoria podjeżdża dalej, dzisiaj działo na zlocie. No dalej uczestnicy będą startowali w rajdzie, dostali itinery, to są takie mapki drogowe, po których mają jechać. Na trasie rajdu są punkty pick-upu, gdzie trzeba zebrać pieczątkę. Po prostu punkty pick-upu są po to, że muszą przejechać po wybranej trasie. Nie mogą zboczyć na bok, nie mogą sobie skrócić drogi, muszą się tam zameldować. Kiedy się kończy? Rajd się kończy wtedy, kiedy przyjedzie ostatni zawodnik. Z tego względu, że jedne motocykle jadą 60, a inne 15. Tak jak były motorowery, one się poruszają z niskim. Czy dzisiejsza konkurencja na rynku to jest jedna z części etapów? To jest początek całej zabawy. Suma summarum, punkty zbieramy tu na starym rynku, na trasach. Kto uzbiera najwięcej punktów, dostaje puchar. Dostaje puchar, są bardzo ładne nagrody od naszych sponsorów. Także warto jest walczyć. Warto jest walczyć, bo jest o co. No to dziękuję ci bardzo. Spełniaj rolę gospodarza, wszystkiego najlepszego. Spełniaj rolę gospodarza i widzę, że też to ci się podoba. O, bardzo, bardzo. Mamy bardzo. Też militarne pojazdy. Dzięki, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, a my trzymamy kciuki za wszystkich z Płocka motocyklistów. Ja idźcie do nich, oni wam pomogą, kupujmy jakieś motocykle, które są gdzieś zapomniane, może rama, gdzieś leży rama, gdzieś leży koło i to my składamy razem i przyjeżdżamy raz do tym. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Ze Starego Rynku mówił do was Bogdan Wolny, ten, który pomaga organizatorom. Trzymajcie się.